Dzisiejszej lekcji to hacap definicje i cele. Po pierwsze Czym jest sam system HACAP, kogo obowiązuje, jakie są jego podstawowe założenia. System HACAP będzie obowiązywał we wszystkich zakładach i gastronomicznych, ale również przetwórczych, w sklepach, w takich zakładach, które w jakikolwiek sposób mają do czynienia z żywnością. Tam ten system obowiązuje. Oczywiście on będzie w różnym wymiarze, w różnym zakresie, w zależności od tego, jaka jest specyfika tego zakładu i czym on dokładnie się zajmuje: czy on będzie, będzie zakładem, który uprawia surowiec, czy go produkuje, czy w jakiś sposób go przechowuje, magazynuje, dostarcza. Czy już jak zakład gastronomiczny, taki, który ten surowiec będzie przetwarzał na potrawy i sprzedawał konsumentom. Więc będzie cały szereg przepisów prawa, które wskazują, które zakłady z tego systemu HACAP muszą korzystać, które zakłady muszą go wdrożyć, na czym to wdrożenie będzie polegało i w jaki sposób te zasady tych zasad przestrzegać. Generalnie sam system HACCP związany jest z przestrzeganiem bardzo rygorystycznych zasad higieny i wdrażaniem działań, które będą pomagały w unikaniu tych zagrożeń, a jeżeli te zagrożenia się pojawią, to będą pomagały w ich usunięciu, czy będą pokazywały, w jaki sposób radzić sobie z tym zagrożeniem, na jakim etapie. Wszystkie informacje dotyczące systemu HACAP można znaleźć w ustawie z 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która w Polsce, jakby, jest tą ustawą pierwszorzędną pokazującą w jaki sposób należy przestrzegać zasady zasad higieny w zakładach nie tylko gastronomicznych, ale wszystkich innych, które zajmują się w jakikolwiek sposób żywnością. Także tutaj w tej pierwszej części wskazane są zakłady, które z tego systemu HACCP mają korzystać czy powinny go wdrażać. Kolejna sprawa to jest zdefiniowanie samego pojęcia, samego pojęcia systemu HACCP. Oczywiście HACCP to, to jest taki skrót, którym się posługujemy, bo nikt całej nazwy w potocznym rozumieniu nie, nie używa. Nazwa pochodzi z angielskiego z języka angielskiego u nas tłumaczona jest na system analizy zagrożeń krytycznych punktów kontroli ta nazwa ona jest taka dwuczłonowa jakby tutaj możemy wydzielić sobie CCP, bo to CCP, jak się za chwilę dowiecie, będzie się często pojawiało, bo to CCP to są krytyczne, punktów, krytyczne punkty kontrolne, critical, critical Control Point, i te krytyczne punkty kontrolne to CCP. To jest jedna z takich, jeden z takich elementów całego systemu HACCP, które wskazujemy. Te krytyczne punkty kontrolne one nam będą pokazywały właśnie na co musimy zwrócić e, uwagę, ale to za chwilę do tego dojdziemy, bo tutaj w samej tej definicji, która tutaj jest przedstawiona, e, to CCP jeszcze kilka razy będzie się e, koja, e, pojawiało, i trzeba sobie, jakby nie będziemy za każdym razem rozwijać całego tego skrótu, i HACCP i CCP, trzeba wiedzieć po prostu, co to jest, bo sam Cała nazwa systemu HACAP to jest system analizy zagrożeń tych krytycznych punktów e, kontrolnych, a CCP to już są właśnie te konkretne, e, tak zwane krytyczne punkty kontrolne, które my musimy, e, które musimy wskazywać i e, analizować. Więc system HACCP, ten system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych to będzie takie postępowanie, które oczywiście którego głównym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności. bo jakby ten system to ma zapewnić, po to on jest wdrażany, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywności. My już kilka razy mówiliśmy o tym, co to, je, co to znaczy. Bezpieczeństwo żywności. Z czego, jakie, jakie my mamy czynności prowadzić, żeby żywność była bezpieczna? Co to znaczy, że żywność ma być bezpieczna? Czy żywność jest bezpieczna dla konsumenta? To już wiemy, więc jakby już nie przechodzimy, już nie będziemy, nie będziemy kolejny raz tego omawiać. Następnie, w każdym bądź razie, Głównym, głównym, jakby celem wdrażania systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez różnego, rodzaju, przez różnego rodzaju działania, które będziemy wprowadzać. Celem wdrażania samego systemu będzie wyeliminowanie lub redukcja. Czasami jesteśmy w stanie eliminować zagro zagrożenia, a czasami jesteśmy w stanie redukować. To jest wszystko zależne od tego, jakie to jest zagrożenie, więc celem wdrażania tego systemu jest eliminowanie lub redukcja do akceptowalnego poziomu wszystkich potencjalnych zagrożeń. Wszystkich potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego, jakie to są e zagrożenia, czy to będą zagrożenia chemiczne, czy fizyczne, czy mikrobiologiczne, czy biologiczne ten system powinien wyeliminować lub zredukować takiego poziomu akceptowalnego. No, akceptowalny poziom będzie różny też w zależności od tego, jakie to jest, jest zagrożenie. Więc eliminujemy, redukujemy zagrożenia zdrowotne żywności, takie, które mogą się pojawiać na, w zasadzie każdym etapie procesu produkcji, już w momencie yy, hodowli uprawy przez dostawę surowców spożywczych, przez przechowywanie. Przecież tutaj, jeśli chodzi o przechowywanie, no to my już doskonale wiemy, jakie zagrożenia pojawiają się w trakcie przechowywania, był to dział, o którym mówiliśmy wcześniej, tak, tam były, yy, były wszystkie zagrożenia. Zmiany, które pojawiają się w żywności w trakcie przechowywania, i one też były dzielone na chemiczne, fizyczne, biologiczne, mikrobiologiczne, w zależności od tego, jaki czynnik oddziaływał. Tak, więc tutaj te etapy procesu produ produkcji, te zagrożenia, które mogą się pojawiać w trakcie etapu produkcji, one będą od momentu uprawy czy hodowli przez dostawę. Przez przechowywanie, przetwarzanie żywności, no i oczywiście skończywszy na sprzedaży gotowych produktów i posiłków. Cały system będzie, będzie wymagał przypisania. Każdemu takiemu zagrożeniu, czyli my wskazujemy konkretne zagrożenie, które może się pojawić, i system będzie wymagał tego, aby, temu, aby to zagrożenie miało wprowadzone jakieś działania, które muszą być podejmowane w tym celu, żeby go, je opanować, żeby, żeby w jakiś sposób kontrolować. Pewne, pewne działania i nie doprowadzić do tego, żeby takie zagrożenie się pojawiło. A jeżeli się pojawia, no to, żebyśmy wiedzieli, co my mamy, jakie czynności mają być wykonane, żeby teraz to zagrożenie wyeliminować. Za chwilę będą przykłady, więc też, jakby, łatwiej będzie to sobie wyobrazić. Więc tutaj jeszcze ta ważna informacja, że ten system właśnie wymaga przepis, przypisania zagrożeń. Środków kontroli. Jakie to są środki, to też za chwileczkę będzie omówione, tak, żeby te zagrożenia opanować. No i żeby to zrobić, wyznacza się te tak zwane krytyczne punkty kontrolne. Czy wyznaczamy te punkty kontrolne właśnie po to, żeby wskazać działania i środki kontrolne, jakie mamy, czy jakie powinny być podejmowane, albo jakie są podejmowane. Czyli te krytyczne punkty, punkty kontrolne to będą takie miejsca w procesie, tutaj to, to jest zdefiniowane. Te krytyczne punkty kontrolne to są takie miejsca w procesie, które z punktu widzenia skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa żywności w zakładzie powinny znaleźć się pod szczególnym nadzorem. Każdemu, każdy taki punkt kontrolny ma przypisane działania naprawcze, czyli takie działania, których, które my musimy wykonać, żeby, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało i te działania muszą być podejmowane w momencie, kiedy wystąpi jakieś zagrożenia. Oczywiście, my nie, my nie zawsze jesteśmy w stanie wskazać wszystkie krytyczne punkty kontrolne, ale jakby jest już y, bardzo dużo takich opracowań, które pomaga nam te punkty kontrolne wskazać, w zależności od tego, jakim jesteśmy typem zakładu. Oczywiście nas interesują y, zakłady gastronomiczne, no bo jakby w tej branży tutaj się poruszamy. I nas interesuje to, w jaki sposób one sobie z tym radzą i jak, jak um, wygląda wdrażanie tego systemu właśnie w zakładzie gastronomicznym. Sam zakład gastronomiczny bardzo rzadko produkuje żywność, w sensie wytwarza sobie ją od początku. Oczywiście będą takie zakłady, które mają swoje hodowle, które mają swoje uprawy przynajmniej częściowo jakieś tam rośliny, na przykład sobie. Uprawiają i później wykorzystują, ale jednak większość zakładów będzie wszystkie surowce kupowała od, dost, od jakichś dostawców, producentów, hurtowników. I jakby oni skupiają się oczywiście na przetwórstwie tego, czyli na przygotowaniu potraw i napojów. No i jakby w ty, tutaj, w ty, tutaj będą, miały te, będą mieli te działania podjęte. Yy, oczywiście, sam system HACAP to nie jest tak, że on jest wymyślony w Polsce i, i wprowadzane te zasady są tylko u nas, dlatego że ten system obowiązuje na całym świecie. To nie jest tak, że myśmy sobie go tylko tutaj wymyślili, wprowadzili, żeby, yy, żeby zamieszać i żeby narobić sobie dodatkowego, dodatkowej pracy. Yy, u nas ten system jakby pojawił się. Yy, po jakimś czasie, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, tam już dawno obowiązywał. No i oczywiście u nas również musiał być wdrożony. Był odpowiedni czas, przez który tam zakłady, zakłady musiały, musiały go wdrażać. Natomiast no teraz jest to już takie bardzo naturalne, że ten, system, że ten system obowiązuje. Są już firmy, które właśnie zajmują się rozpisywaniem tych wszystkich krytycznych punktów kontrolnych i jakby ułatwiają trochę. Trochę sprawę i system, system HACCP zakłada opracowanie i wdrożenie tak zwanych siedmiu zasad systemu. Czyli ten, ten system ma, ma tak zwanych siedem zasad, i te wszystkie zasady za chwilę będziemy sobie przedstawiać. Dzisiaj one będą tylko wymienione i ja takie pokrótce omówię. Ale następnym razem już każda zasada będzie scharakteryzowana, i tutaj będziemy, będziemy jakby szczegółowo wpinać się w to, jaka, jakie są założenia, takie już bardzo szczegółowe dotyczące tych, tych zasad. Siedem zasad. Siedem zasad systemu, systemu HACCP. Pierwsza zasada to tak zwane przeprowadzanie analizy zagrożeń. Tutaj w trakcie, w trakcie przeprowadzania analizy zagrożeń identyfikuje się takie potencjalne zagrożenia, przygotowuje się na podstawie opisów produktów, receptur, potraw, jakiegoś, jakichś schematów technologicznych produkcji, które w zakładach są. I Analizowane są te zagrożenia na każdym, na każdym etapie. Jest to faktycznie bardzo szczegółowe. Stwarza, tworzy się takie listy, w których wypisuje się, wymienia potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne, biologiczne, chemiczne i fizyczne, od, jakby w takim podziale na te że, zagrożenia rzeczywiste i teoretyczne. Następnie ocenia się, jaka jest istotność tych zagrożeń z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa żywności, szacuje się ryzyko wystąpienia. No i oczywiście ustala się te środki kontrolne i metody, które będą przeciwdziałały tym, tym zagrożeniom. Jeśli chodzi już o wskazywanie konkretnych, konkretnych zagrożeń, no to tutaj dokonując całej tej analizy na podstawie przepisów czy schematów technologicznych, musimy wziąć jeszcze pod uwagę środowisko produkcji, tak? czyli warunki techniczne, jakie mam, jakie zakład posiada, jakieś wyposażenie, personel, dostawcy, surowce, czyli te, jakby też osoby, miejsca, rzeczy, przedmioty, które mogą pewne zagrożenie pewne zagrożenie nieść. Natomiast jeśli chodzi już o to, jakie to mogą być zagrożenia, no to w przypadku zagrożeń biologicznych, to są wszelkiego rodzaju szkodniki, gryzonie owady, które mogą się pojawiać w żywności. Jeśli chodzi o mikrobiologiczne, no to są wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy, toksyny, no i pleśnie, tak? Wiemy o tym, że te pleśń jako zagrożenie mikrobiologiczne, no jest dość, dość takim poważnym zagrożeniem. Mówiliśmy też o tym przy okazji przechowywania żywności. Zagrożenia chemiczne, no to wszelkiego rodzaju środki ochrony roślin, toksyny, jakieś szkodliwe metale, Pozostałości leków weterynaryjnych, na przykład w mięsie, fizyczne zagrożenia, czyli różnego rodzaju ciała obce, jakiś kurz, brud, piasek i tak dalej. Ciała obce, które pochodzą z surowców, czyli wszelkiego rodzaju pestki, na przykład, czy łupiny, też będą pewnym zagrożeniem fizycznym, no i ewentualnie takie, które mogą wystąpić przy procesie produkcji tak? jakieś, jakieś resztki drewna, plastiku, papieru, włosów, paznokci tak? i tak dalej. Więc tutaj cały zespół do spraw hacs powinien taką analizę bardzo szczegółową, Przeprowadzić. Następnie druga zasada to jest wyznaczanie tych CCP, tych krytycznych punktów kontrolnych. No i tutaj ten, ten, ten CCP to jest taki etap, który będzie można kontrolować. Absolutnie kontrola jest niezbędna w takim celu, żeby zapobiegać, eliminować albo redukować zagrożenia bezpieczeństwa żywności, więc te krytyczne punkty kontrolne to można powiedzieć, że to są takie momenty w całym procesie, których ta kontrola, nadzór będzie szczególnie ważna dla bezpieczeństwa żywności, a wiadomo, że bezpieczeństwo żywności ma być zapewnione po to, żeby chronić zdrowie i życie konsumenta. O to, o to chodzi, tak, w bezpieczeństwie żywności. Te krytyczne miejsca kontroli to będą takie obszary, etapy produkcji, czy tam jakieś czynności wykonywane, gdzie występuje prawdopodobieństwo tego, że takie zagrożenie może wystąpić. No i co może być takim krytycznym punktem kontrolnym? Kilka przykładów. Co może być takim CCP w procesie produkcji? To, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zagrożenia, czyli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia gryzoni w magazynie, istnieje prawdopodobieństwo występ, wystąpienia moli spożywczych w mące, czy w jakimś produkcie suchym, e, więc e, to jest wskaza istnieje możliwość wystąpienia bakterii salmonelli w jajku, tak? To są krytyczne punkty w kontrolnym, czyli my wskazujemy konkretnie, że tutaj może pojawić się takie zagrożenie i te CCP, te krytyczne punkty kontrolne, to jest tylko jakby wskazanie, czyli my, my wyznaczamy ten, ten punkt, a potem dopiero będziemy wprowadzać kolejne działania. No i tak mamy zasadę trzecią, gdzie określamy, jak już mamy wyznaczone te, to, CCC, to CCP, to teraz określamy te wartości docelowe i te granice tolerancji, tak? czyli ten, ten poziom akceptowalny, tak, tak zwany. I tutaj musimy określić sobie takie parametry, które będą zapewniały eliminowanie zagrożeń albo ograniczenie do takiego bezpiecznego poziomu. Dla każdego tego krytycznego punktu kontrolnego my określamy takie parametry i co może być takim parametrem? No na przykład temperatura, na przykład wilgotność, na przykład pH, tak? Czyli znowu takie parametry, które, przypomnijcie sobie, w trakcie przechowywania były przecież bardzo ważne, bo my te parametry musieliśmy, musieliśmy w magazynach na przykład sprawdzać, prawda? Więc tutaj no, jest to ze sobą w jakiś sposób powiązane. Następnie czwarta zasada. Ustalenie sposobu monitorowania CCP, czyli wskazujemy, w jaki sposób będziemy kontrolować te zidentyfikowane wcześniej krytyczne punkty kontrolne. To monitorowanie musi być systematyczne i musi pozwalać na szybkie, szybkie wykrywanie pewnych odchyleń. Więc tutaj musimy zastanowić się, jakie parametry będą mierzone. Jakie są y, wartości docelowe tych parametrów, i, 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 tak, dalne, i tak dalej. Ym, tutaj, oczywiście, y, to monitorowanie tych krytycznych punktów kontrolnych powin, powinno mieć odpowiednią częstotliwość. Tak? Czyli to nie jest tak, że my sobie, nam się przypomni raz w miesiącu, że jakiś parametr będzie kontrolowany. Nie, no to to też musimy ustalić, jaka będzie częstotliwość monitoringu. Piąta zasada to opracowanie działań korygujących, czyli y, usunięcie takich y, pewnych niezgodności, które wynikają z przekroczenia tych wartości krytycznych. Czyli my sobie w przypadku stwierdzenia, że te parametry, które ustaliliśmy są niezgodne z przyjętymi, y, no to musimy mieć, y, musimy mieć jakieś działania zaplanowane które oczywiście będą wymagały pewnej dokumentacji i nadzorowania. No i ten... Ta, to, ta, dokumentacja, ta dokumentacja i nadzorowanie, no to niestety jest to coś nieodłącznego w całym systemie HACAP, tak zwana papierologia, którą, którą, musimy, którą musimy i będziemy musieli prowadzić, dlatego że sam system HACAP wymaga, absolutnie wymaga, Dokumentowania no w zasadzie wszystkiego, tak? Kiedyś robiło się to w wersji papierowej, teraz, teraz już są pro, programy komputerowe, które to ułatwiają, w które, których które my sobie tam tak parametry kontrolujemy, ale jakby pewne niezgodności są jakby automatycznie wychwytywane, więc to jest bardzo, bardzo duże ułatwienie. No ale absolutnie to wszystko musi być dokumentowane, wszystko musi być zapisane. Najlepiej, jeżeli jest jedna osoba w zakładzie gastronomicznym, która jest odpowiedzialna za to, żeby, żeby tego pilnować. Oczywiście za... Wszystkie po wdrożeniu systemu HACCP każdy pracownik jest przeszkolony do tego, żeby te, te, tych zasad przestrzegać, ale jakaś osoba będzie odpowiedzialna za to, żeby to monitorować, żeby prowadzić to, tą dokumentację. Zasada szósta: ustalenie procesu weryfikacji tego systemu, no potwierdzenie tego, czy on jest skuteczny, czy nie, czy jest zgodny z planem, ewentualnie wprowadzenie pewnych zmian. No, tutaj się, co się tutaj, tutaj się weryfikuje pewnych założeń, żeby określić, czy ten system działa w zakładzie prawidłowo, czy jest skuteczny, czy też będzie wymagał udoskonalenia. No i zasada siódma prowadzenie dokumentacji i zapisów. Tak jak mówię, najlepiej, żeby to była jedna osoba odpowiedzialna za to, żeby to tym się zająć. No i tutaj, jeśli chodzi o samą dokumentację, no to ona jest bardzo złożona. Dokładnie jak to wygląda, to następnym razem będziemy, będziemy sobie omawiać. W każdym bądź razie. To jest nie tylko prowadzenie takich dokumentów systemowych, w sensie uzupełniania tego, co się, co się dzieje, ale tu będą takie tak zwane dokumenty wykonawcze, czyli wszelkiego rodzaju procedury i instrukcje, instrukcje postęp, postępowania, co zrobić, jeśli wystąpi zagrożenie. Także to, 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 to tutaj tworzy się w tej dokumentacji i zapisuje. W, nim, w, w niej wszystkie zapisy dotyczące pomiarów, różnego rodzaju testów, działań, które są realizowane w tych, tych, tych krytycznych punktach, powinny zostać zapisywane.